Bardzo proszę, gramy. Bardzo skromna izba przy kancelarii adwokackiej. W tyle sceny drzwi otwarte do kancelarii. Widać tam biedaków czekających na przyjęcie. Adwokat i córka Indry. Okno. Okno. Opał dużo kosztuje. Ja się duszę. A płacz dziecka odstrasza klientów. Można by wynająć większe mieszkanie. Nie mamy na to pieniędzy. Byłam przygotowana na nędzę. Ale nie na brud. Nędza jest zawsze mniej lub bardziej brudna. To gorsze niż sobie wyobrażałam. Nie jest nam najgorzej. Mamy jeszcze co jeść. Ale co to za jedzenie? Kapusta. Jest tania, pożywna i smaczna. Jeśli ktoś lubi jeść kapustę, dla mnie jest wstrętna. Dlaczego mi tego nie powiedziałaś? Bo cię kochałam. Chciałam się poświęcić i jeść to, co ty lubisz. Ofiary muszą być wzajemne. W takim razie ja muszę poświęcić swoją miłość do kapusty. I co będziemy jeść? Rybę? Przecież ty nie cierpisz ryby. Ryba jest droga. To gorsze niż sobie wyobrażałam. A dziecko? Ukochany mój. Ja ginę w tym zaduchu. Biegły mały kwiatku bez światła i powietrza. To wszystko można by jeszcze jakoś wytrzymać. Gdybym tylko mogła mieć w domu coś pięknego. Aha, wiem! Co masz na myśli? Myślisz o kwiatach, o twoich ulubionych heliotropach. Ale to kosztuje 1,5 korony za sztukę. To jest 6 litrów mleka. Albo 4 wiadra kartofli. Chętnie wyrzeknę się jedzenia dla jednego kwiatka. Moja droga Agnes, istnieje piękno, które nic nie kosztuje, a którego brak w domu prawdziwą męką dla człowieka obdarzonego poczuciem piękna. Co takiego? Jak ci powiem, będziesz się gniewać. Umówiliśmy się. Tak, wiem, droga Agnes, umówiliśmy się. Wszystko, tylko nie te twarde, szorstkie akcenty, wiem. Szmata! Natychmiast chcę wyjść. Ale patrzę jeszcze na krzesła. Jeśli stoją równo, zostaję. A potem patrzę na świece w liktarzach. Jeśli są przekrzywione, to znaczy, że cały dom schodzi na psy. I to jest właśnie, moja droga Agnes, piękno, które nic nie kosztuje. Tylko bez tych osób. Moja droga Agnes! Z powodu twojego niechlujstwa nacierpiałem się więcej niż ty z powodu brudu. Do sprzątania, bo wtedy gniewasz się na mnie, tak jakbym ci robił wyrzuty. Zdaje mi się, że zaczyna cię nienawidzić po tym, co powiedziałeś. Nie, nie wolno ci.
Nie wolno ci do tego dopuścić. Obiecuję, że nie zrobię już żadnej uwagi o sprzątaniu, choć to dla mnie tortura. A ja, że będę jeść kapustę. Choć to dla mnie męka. A zatem służycie w męce. Rozkosz jednego, cierpienie drugiego. Jak okropnie trudno być małżeństwem. Teraz to widzisz. O, widzę. To może skończmy. Dobrze. Dobrze. Ale na Boga, unikajmy raf. Unikajmy. Przecież jesteśmy... dobracyjni. I światli. Potrafimy wybaczać. Zapominać. I śmiać się. Z drobiazgów. Tylko my to potrafimy. Dziękuję bardzo.